Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was, wykąpano w Heroes, naszymi dzielnymi Niemcami, którzy w sumie... Dzielnymi Niemcami, którzy w sumie... Prawie spadli z rowerka, no nie ukrywajmy, to co się tutaj stało to takie trochę spadnięcie z rowerka, opuścili niestety swój czołg tygrysa... Tygrysa we szpego, czy jakoś nie wiem jak można to nazwać. Czekajcie, czy mogę to obrócić? No... Zeszczę to... Aha, dobra, niech was widzą. Ale wy ich nie widzicie, tak? Dobra, spoko. No już, strzelajcie w niego. Strzelajcie się do nich, musicie ich wszystkich wybić. Tylko będziemy mogli tutaj uleczyć. To jest akurat fajna mechanika, że jeżeli któryś z naszych członków padnie, będziemy mogli oczywiście zaraz pomóc, bo są ciężko ranny i takie tam, i takie tam. Śmieszne jest to, że są nas strzelali, ale my na przykład nie mogliśmy do nich strzelać. Dobra, pomóż swojemu towarzyszowi, który znajduje się w budynku. Ło, jest, ale no zagowało. Dobra, pomógł mu i wstali. To akurat może w każdej chwili użyć, więc nie ma żadnego problemu. Możecie... A, wy możecie rzucić naszą broń, tak? Upuść broń. I możecie rzucić ładunkami wybuchowymi. Możemy... Dobra, idźcie podnieść amunicję. Czy możecie być jakoś ulepszeni, nie wiem, w cokolwiek? Fajnie, możemy wam ulepszyć boosty do broni pancernej. To jakieś, wiecie, takie... Potrzebne aktualną chwilę, ale nieważne. Na razie biegnijmy powolutku. Ukryjmy się. Dobra, ukryjcie się. Bądźcie cichutko. Dobra, wyjdźcie. O Jezus Maria, strzelają w nas. Strzelają do nas. Możemy strzelić Panzer Fausta, możemy szybciej biegać, możemy się tu wystrzelać z paroma Brytyjczykami. Albo idźmy zniszczyć tę moździerz, bo to też może być bardzo potrzebne. Tylko musimy sobie wracać mniej więcej patrzeć tak z góry również momentami. To ta gra może nam zaproponować. Dobra, idźcie na razie po cichutku podejdźmy. Co tutaj mają? Nie wiemy co tutaj mają. Dlatego lepiej, żebyśmy się ukryli. Takie sneaky biki. Oni gdzieś tam porzucali i tak dalej. Bo który? To jest załoga Tygrysa i to jest... O, shit. Wiecie co, musimy sobie podejść naprawdę na bardzo cichutko, bardzo, bardzo cichutko, żeby on tam nie podjechał przypadkowo, bo ten patrol będzie nas szukał. Zresztą dziwicie się, ten Tygrys zaraz powinien to być Tygrys Boeing, kto nie będzie sobie jeździł i ku uciesze ludu. Ma będzie ku uciesze ludu teraz jeździł, dobra. Tu gdzie jest ten MG34, możecie go zdobyć, a wy moglibyście na chwilę wstać. Wow, zbombardujcie to. Rzućmy, patrzcie, ale będzie bum, będzie bum. Dobra. Rzucili gdzieś dziwnie te ładunki, no ale w sumie, czy nas jakoś powinno interesować za specjalnie? No nie. Za specjalnie nas to właśnie interesować się nie będzie. Ale wiem, że moglibyśmy na pewno ich zacząć tutaj wyszczeliwać. Patrzcie, ustawią się i będą z tych balkonów od nich kurli. Patrz, patrzcie, brak ukrycia. No wiem, że brak ukrycia. Byłbym zdziwiony, gdybyście mieli jednak to ukrycie z tego budynku. No patrzcie, co oni zrobią, patrzcie, co oni zrobią. Zaczną zaraz i tak strzelać. Tylko musicie coś w nich trafiać. Śmieszne jest to, że załoga Tygrysa, to ja czołgu, to Tygrys jest czołg. Strzelę lepiej niż zawodowi żołnierze. Dobra, wy się ustawcie tu. Rzućcie im ładunek tam. Na pewno nie ogarną, bo to jest bot. No. Wy możecie strzelać do nich tutaj, wy możecie strzelać się z tymi. Żeby nam tutaj nikt nie padł. Jeżeli ktoś padnie, to musimy dać mu naprawdę troszkę umrzeć, że jak to nazwiemy. Musimy troszkę wtedy nasza troszkę umrzeć niestety, bo będziemy mogli tutaj podnieść. A właśnie jak teraz. Rzuć. Wycofajmy się. Sprint. Za chwilę uratujemy tutaj ziomeczka. Ej, ej, ej. Szybko, 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 szybko. Nie możesz na to zginąć. Bo ty musisz pomóc swoim kolegom. Dobra. Idź, uratuj. Uratuj swoich kumpli i oni wyjdą z pełnym życiem. Tylko żeby ten przypadkowo nie dostał jakiejś buły na twarz, bo będzie tutaj przykre. No. Jedna strzykawka. No, wstawaj, 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 wstawaj. Widzicie, i nagle dostali pełnię życia. Uratuj kolejnego, a wy możecie tutaj stać. Szkoda, że nie możecie się uleczyć, jak jesteście w takim stanie, bo bardzo bym się z tego ucieszył na pewno. To mi się podoba. Ale nie wiem, czy nie zrobić... Nie, to. Będziemy szybko strzelali, będziemy po prostu dla nich karabin maszynowym. No nic, no nie możemy wszystkiego tutaj tak naprawdę niszczyć. Musimy troszkę też sami uciekać. Pamiętajmy też, że no, jeżeli zjawią się jakieś Cromwell'e czy coś, ile można do nich Panzerfaustów strzelić. Jak przejdzie jakiś, nie wiem, Stackhound na przykład, to Stackhound to spokojnie. Dobra, uciekajcie stąd. Oni tutaj idą. Zróbcie się nawet na chwilę niewidzialni, bo to oni idą patrolem. Oni będą nas szukali, że znajdą, boję się, że mogą wyzywać posiłki. A ja bym bardzo nie chciał wyzywać, żeby były te posiłki po prostu wzywane. Dobra, znikniecie im z tak zwanego true sight, czyli po prostu prawdziwego widzenia i możemy podejść sobie dołem. Możemy przejść nawet tak po prostu, wiecie, bokiem. Nie musimy się strzelać, bo to kim my jesteśmy? Jesteśmy tylko załogą Tygrysa. Na jeszcze poziomie ekspercie, pamiętajcie, że gramy. To nie jest poziom beginner początkujący, gdzie możemy piechotą zniszczyć wszystko. Tutaj mogło nam po prostu łatwo umrzeć. Ale na razie cisza, cisza, cisza. A coś tutaj? Jedzie... po ryku silnika...
Jest czołg. Posłyszę gąsienicę. Wy tego możecie nie słyszeć, bo macie, mam grę troszkę wyciszoną, ale słyszałem taki jak kamyki wpadające w sandały. Albo klapki. Jest snajper, dobra, snajpera unikamy. Nie mam zamiaru bawić się snajperami. Czy to jest snajper? O, snajper komandos, widzicie? Dobra, teraz musimy to jakoś uniknąć. Podejdźmy po prostu po cichutku. Zobaczmy po prostu, jak Brytyjczycy budują się w tej wsi. Tutaj mamy punkt do zdobycia dość taki fajny i ważny. Tylko żeby tutaj zdobyć, czekajcie, wstrzymajcie ogień. Możecie podejść jakoś tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Czemu wy na nich strzelacie? Typki! Dobra, to jest wyniszczone. Ukryjcie się. Tylko boję się, że on dostanie tak czy siak, bo go widzą. Oni go widzą. Brak ukrycia. Ukryjcie się jeszcze raz. Dobra, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Wy się przestańcie ukrywać i walnijcie mu z Panzerfausta. Wy też moglibyście mu walczyć z Panzerfausta, ale taki solidny Panzerfaustik. Tu. No nawet w sumie jeden wystarczył. Dobra, ukryjcie się. Wy też się musicie ukryć, wy też się musicie ukryć. Ukryj się, ukryj się, ukryj się, ukryj się. Ukryj się, ukryj się. Ziomek, ej. Bo ciebie widzą. Nie widzisz tego? Chować się na tego, oni się tak pięknie krzają. Oni się tak pięknie krzają, a ty nawet się czaić nie potrafisz. Nie wiem, to chyba jakiś upowszechniony pancerniak czy coś. Tutaj ich siedzi coś sporo, to jest 5-osobowy oddział plus snajperzy. Gdybyśmy podeszli tutaj dołem na przykład, tylko czy tędy nie będzie szedł patrol? I czy my mamy jakiekolwiek, chyba żebyśmy zniszczyli te przejście tutaj. Zniszczylibyśmy to przejście, potem byśmy rzucili dynamitem tam. Potem musimy wykombinować, bo my to jest stracić za dużą armię. Jeżeli, znaczy, może ktoś nam zginąć tutaj, a nie każdy musi uciec. Pamiętajcie, to jest ważne, że każdy musi tutaj uciec. Bo jak ty wstaniesz, to czekajcie, jak gdybyśmy zrobić tu, jaki ty możesz mieć zasięg? Ty będziesz miał zasięg taki gdzieś. Taki, albo mniejszy, taki bardziej. Czyli moglibyśmy zrobić to tak. Dobra, wstań. Wstań. Rzuć tutaj dynamitem. Może nie obudzimy okolicy. No, raczej nie, chyba się sąsiedzi nie zauważyli. Dobra, cyk. Nikt do nikogo nie strzela, prawda? Wy macie wyciszone i musimy podejść z tej strony. Ten brytyjski żołnierz raczej nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Tutaj powinniśmy jakoś tak podejść. Tylko jakbyśmy podeszli. No, granatów dymnych niestety nie posiadamy. A gdybyśmy posiadali, to z pewnością bym ich użył. Musicie jak takie robaczki przejść tutaj. Tylko żeby ten żołnierz... Żeby ten żołnierz tam właśnie szedł górą. Dobra. I ty, 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 ty. Jakie robaczki. Dobra, poszedł stąd. Nie wiem, jak my przejdziemy tak koło tego domu niezauważeni. To może być dodatkowy problem. Dlatego myślę, żeby rzucił paczką. Ale czekajcie, bo ktoś rzuci paczką i na pewno się aktywują. Chowajcie się na bardziej tu. Pamiętajcie o tym systemie True Sight. Chyba żebyśmy zniszczyli te krzaki. Bo ten z góry nas raczej... Czekajcie, spróbujmy. Nie wszyscy mieli wstać! Dobra. No niestety, pajac strzelał, niestety. No, ale widzicie, wykorzystujemy ten prosty system tego True Sighta. Podejdź jak najbliżej. Dobra, chowajcie się. I czekajmy tu, czekajcie, może nas tu nie podejdą, może tu nie podejdą, może tu nie wejdą, może pójdą gdzie indziej. No nie zauważyli w ogóle, że ładunek rzucił się za ich plecami. My tu my jesteśmy, wiecie, sinki, sink, wiki. Nie wiedzą, gdzie jest załoga asasinów. No i co, będziecie tak stali teraz? A my będziemy tak, będziemy próbowali jakoś udawać, że chcemy przejść? Dobra, idą stąd, dobra, to my też możemy stąd pójść, uniknęliśmy bliskiego kontaktu ze snajperem, całe szczęście. Tylko żeby przez ten murek też było w miarę spokojnie. Ciekawe, jak oni się ruszają. Właśnie nie wiem, jak oni się ruszają. To jest błąd, że nie sprawdziłem. Oni mogli równie dobrze pójść tak, a potem po, jak kieruję myszką teraz tu, a potem pójść tu. I tak, no i w sumie mamy prawdziwy problem. Dobra, amunicja zdobyta. Nikt nie zauważył znikającej skrzynki. Przejdźmy sobie z tej strony. Tutaj też na pewno coś się znajduje, bo i po prostu tych czołgów cięższych jakichś. Też kramowali, to się pozbyliśmy sporą ilością. Idź, żeby po prostu uniknąć jak największej strzelanin. Wiem, że niby mamy przewagę nad 5 żołnierzami brytyjskimi, no ale nie o to chodzi, bo jeśli nam to nie wiadomo, czy za chwilę nie przyjdzie tu nic więcej. Hmm.
Niszcz brytyjskie stanowiska przeciwpancerne, a chętnie bym to zrobił. 17 funtówki bym chętnie tak mógł poniszczyć. Uważam, że szczerze mogą nam na przykład napluć krwi. Dobra. Może zostać widzialny podczas robienia tego. Ile? Co ile możemy rzucać? To 112 sekund. Okej, czyli moglibyśmy zrobić to na dwie drużyny. Jedna drużyna tu. Druga drużyna tu. Wy macie wyciszone szlanie i wy tak samo, prawda? Zniszczycie to, nie? Zniszczyli ty. Okej. To właśnie wystawiacie tutaj. Wy się w ogóle, jak wy bronicie? Gdzie wy mieście działo rozstawione? Działo macie rozstawione tak. Wy bronikajmy tutaj, a działo jest tam ustawione. Nie no, spoko. Dobra, poszli stąd. Poszli. Wycofali się, przestraszyli się od show artyleryjskiego. O mój Boże. No tutaj musimy poczekać znowu, bo nie rzucimy tam żadnego dynamitu ani nic. Tych też nie wystrzelimy. Gibson. Wyposażony chyba w brytyjskich komandosów, no właśnie. O Jezus. Poczekajmy aż pójdzie. Tutaj tak samo, możemy chwilę poczekać te dwie minuty, jeszcze mniej niż minutę. I rzucimy tutaj tak samo to przedstawienie. Dobra, wy przyjdźcie tu. Jeepek musiał pojechać, więc byśmy poszli tu i w tamtą stronę na przykład. To sądzę, żebyśmy ominęli wzroku tych snajperów. Oni nie wiedzą, że tu jesteśmy. Mogli pomyśleć równie, już ginęli na przykład i nigdy nie wrócą. Mogę nie był nasz tygrys tu? 8 amunicji zdobyliśmy? Tutaj? Aha, może za uciekające jednostki czy coś. Tu coś się pojawia i znika. Czyli to są jednostki, które widzieliśmy? One tak się daleko pojawiły? Nie, nie ważne, że to są te same wojska. Mniej niż 10 sekund. Wy też podejdźcie. Piaty! A ja wiem, co są za piaty. Gdy tutaj jechaliśmy naszym czołgiem, to właśnie tymi piatami ostrzelaliśmy. Dobra, cyk. Bo szkoda, komu drogę temu trasy. Ej, skąd te flary? Skąd to się wziął? Dobra, teraz jeszcze 2 minuty tutaj. Żebyśmy mogli ich tutaj ostrzelać. Tylko trochę dokładnie pozycja. Czekajcie, podejdziemy tu. Bo tu na 100% zniszczymy, to powinniśmy zniszczyć. Włożymy się do miasta, byśmy tego nie mogli zniszczyć. Powinno było jeszcze wyeliminować te KM-y tutaj tak naprawdę. Aby jednostki... Dobra, super. Ła. Czyli teraz musimy przejść jakoś tą dwójeczką. Zrób się to. Nie wierzę. Ej, wy to widzicie? Jaki to jest niefart. My nie możemy stąd iść. My musimy iść tak. No i tak w sumie mamy te 2 minuty. My tędy nie przejdziemy. Niluja, nie ma, że my tędy przejdziemy. I za blisko idziecie budynku. Idziemy tak, tak i tak. Bo byśmy inaczej nie mogli przejść. Albo nie. Tak, tak. I na przykład tu. Gdybyśmy się zajęli. Bo wy jesteście kim? Serce mi zamarło. I tak samo oni budują fortyfikacje. Fajne zbudowanie tych fortyfikacji w Company of Heroes. To jest takie miłe, takie cieplutkie. Gdybyście się ustawili tutaj. Jakiego? Nie, nie będziecie mieli zasięgu. Nie idźcie drogą. Ciołki, nie chodzi się drogą. Kto was nauczył chodzić drogą? Chodnikiem się chodzi, tak jak ja, patrzcie, jestem robaczkiem. Dobra, ci uciekli, wy możecie podejść już dalej. A wy w sumie możecie poczekać, ile? Nie no, może będziemy mieli zasięg, nie? Uwaga, 2, 1. Tak, mamy zasięg, dobra. Myślałem, że wszystkie nasze robaczki były widoczne. Dobra, i znowu czerwone flary. Czerwone flary na wsi w kasino. Tup. A to był słaby strzał. Tup. Tup. No, trochę tego expa i amunicji popada. Znaczy... Głupio, bo gdybyśmy nie chcieli robić tego zadania na przykład. Dobra, zdobyliśmy stanowisko od znaka zarany. Trochę tych ran tutaj dostaliśmy. Moglibyście pójść tędy. Wy na przykład moglibyście pójść tędy. Szybko, szybko, szybko.
Jezus Maria, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, szybko, robaczku mój! Przejdziesz tędy? Czekajcie, oni idą tak. Znaczy, co ja się boję inżynierów, od tego zaczniemy, co ja się boję inżynierów, ale jednak coś tu ma takiego, że jednak nie chcę z nimi walczyć. Tak się nie robi. Dobra, zbierzcie tam amunicję, przyda się na następnej misji na pewno. Ale tak się nie robi, panowie. Ja teraz tych żołnierzy muszę wycofywać. I tu jest ich coraz więcej. Podejdźmy tędy. Bo nie wiem, jak oni pójdą. Czy oni pójdą tędy, czy może pójdą tędy. Oni mogą naścigać na przykład. Mogą nieświadomie naścigać, a mogą pójść do góry. Podaj co mamy. No tutaj mamy stanowisko KM-u, możecie pójść dalej. Schowajcie się za domem. Tak, dobrze, proszę. Dobrą drogę wybraliśmy, że nie staliśmy. Chyba, może zaraz wrócą. Dawaj robaczki, dawać robaczki, bo dalej was widzą. Oni dalej was widzą, oni wiedzą, gdzie możecie być. Tutaj biegną jesteś KM-iści. To ich całkowicie możemy zignorować. Możemy za chwilę znowu wyznaczyć jakiś punkt do ostrzału. Na razie nic, zostawimy to jakiś ważny moment na przykład życia. Tu możemy wysadzić. Dobra, wiecie co? Myślę, że nie... Teraz sprint. Sprintujcie, sprintujcie, go, go, go. No właśnie, znaleźć nas, znaleźć. Dobra, go, 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 go. Go. Go, 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 nakrył nas tu jakiś żołnierz, ale raczej nie będzie robił sensacji z tego powodu, chociaż jedzie tu pojazd, który rozsadzilibyśmy na Panzerfausta, ale raczej zdążymy chyba uciec, nie? Może chyba raczej zdążymy uciec, tak, zdążymy uciec, super, no to idźcie na razie na tym, nie, tędy idziemy, zbierzcie przy okazji amunicję, bo widzę, że ją ignorowałem, idziemy tędy i tu. Oho, niedobrze. Half-Track będzie mógł nas zatrzymać. Zróbcie się niewidzialni na razie. W razie czego wstaniemy i klikniemy od razu strzał z Panzerfausta, dobra? Czyli chciał nas tutaj zatrzymać, ale my się zatrzymać też nie daliśmy. My jesteśmy sprytniejsi. Idą tu kolejne brytyjskie oddziały. Kurde, wiecie jak to jest? Zaczniemy tutaj się jakoś strzelać, a oni nas tutaj zaczną wystrzeliwać. No nie mogę skakać przez spotki niestety, to nie jest kompan w Heroes 2, tak bym też przeskoczył nad nimi i coś bym tutaj porobił. Słuchajcie. Dobra. Zawał na miejscu, są blisko, 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 blisko. Uciekam. To da radę. Spokojnie, powolutku. Jesteśmy asem tygrysów. Dobra, go, 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 go. Jeżeli pójdą tędy, dołem na przykład, nie będą mieli nas takiego tak zwanego true sighta. Czekajcie, nie, bo tu widzisz ten KM. KM by tu nas widział, widzicie? KM by tu nas zobaczył chętnie. KM to by nas widział tu. Dobra, wyjdźcie z tego, ale rzućcie ładunki wybuchowe tu. Dobra, podejdźcie, wy też możecie na chwilę się chować. Jeszcze nie, bo was widzi. Ups. No, jest pewien problem. Dobra, ukryjmy się. Nie ma sensu tutaj szarżować. Kolejny snajper na dachu. To my może tego pana miłego zignorujemy. Czekajcie, możemy pójść tędy, potem tędy na przykład. Tu możemy rozsadzać płotki ewentualnie Panzerfaustem, żeby znaleźć się tutaj, całą armią. Rozsadźmy ich tu. O lol. Nie, proszę mi tak nie robić. Uwaga, teraz tędy. Pierwszy ostrzał. Dobrze. Drugi ostrzał.
Uff. Może jakoś się tutaj trochę zajmie i ściągnie uwagę. No powiem wam, że ten jeep, że ten brum brum car naprawdę mógł nam zrobić dużą krzywdę z samochodem. Dobra, sniper padł. Zrobiliśmy tam małe, niemałe zamieszanie. O, obrotowa wyrzutnia min. Ciekawe. Bo najazd pancerny też jest spoko. To też się wydaje spoko, ale to będziemy mogli zrobić naprawdę na drugiej kampanii. Mówi, żebyśmy się śpieszyli? Dobra. Mówi, żebyśmy się śpieszyli, a patrzę, tu nikogo nie ma. Hej. Tu jest amunicja. Ale ta amunicja może nam się przydać, szczerze. Bo my tę amunicję przechwycimy do następnej misji, gdzie będziemy potrzebowali pewnie tego dużo. Obstawiam, że za amunicję, tak nie pytałem tam, że nie wiem, czy była opcja naprawiania się. Ale mam wrażenie, że to może być opcja nawet... O. Dobra, wiesz co, wiecie co robić, jesteście zawodowymi złodziejami. Bierzecie, uciekajcie. Tutaj też bym wysłał. Cyk i uciekamy. Go, 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 go. Ty, udało się. A, to nie jest za droga. To nie jest źle. Szybko, szybko, szybko. Go, 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 go. Musicie znaleźć, jest druga strefa ewakuacji. No i tak samo, go. No ten koń jest zasadzki. Dobra, wycofajcie się. Jak tamtym się udało, to znaczy, że innym też się uda. Stójcie, chowajcie się. Na razie się nie wszyscy znikną. O, niech wszyscy znikną. Zniknijcie. Na razie wszyscy, jak każdy do każdy. O Jezus Marian. Uwaga, uwaga. Może jak został ciężko ranny. Ej, udało się. No to jest za ucieczka, powiem wam. Jeszcze zostawiliśmy rannego członka załogi. Ja pierdolę. Zostawiliśmy rannego członka załogi i jeszcze zwialiśmy. Nie wiem, może to był pan dowódca. Nie wiem, ale moi drodzy, ale ta misja psniki biki wyszła naprawdę niesamowicie. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Company of Heroes 1, a z Tygrysów. Trzymajcie się ciepło, cześć!